Cześć kochani, tu ja Wojtek Pietraszek, rockday.pl. Ten film to wstęp do nowej serii Zabójcze Solówki. To właściwie seria, którą wy zapoczątkowaliście. Dokładnie jeden z was, który się mnie pytał odnośnie szybkich solówek, które bym miał pokazać w filmach. I właściwie sobie pomyślałem, no czemu nie zrobić takiej całej playlisty, takiej serii. Coś jak codzienna inspiracja, prawda? Tylko generalnie zasada tej serii polegałaby na tym, że pokazuje jakiś konkretny riff w różnych prędkościach z metronomem grany. I no, waszym zadaniem byłoby po pierwsze powtórzenie tego riffu, a po drugie ułożenie jakiegoś swojego, ewentualnie przesuwanie się według schematu tego, który powiedzmy gram, według tego schematu się przesuwać wzdłuż gryfu, również na inne struny. W każdym razie myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna seria, bardzo przydatna i zobaczycie sami, jak mogą niektóre proste rzeczy, proste nawet trzy dźwięki, czy nawet dwa dźwięki, jak mogą fajnie zabrzmieć i wszystko jest uzależnione od tempa, prawda? Jeśli gramy wolno, dy, no okej. Okay. Brzmi jak brzmi, prawda? Jeśli zagram to trrr, no to już zupełnie inaczej brzmi, zupełnie inny efekt jest. Zobaczycie, no zapraszam do oglądania pierwszego odcinka. Na razie.